Przed godziną 8 rano w okolicy szkoły podstawowej nr 13 na osiedlu Rejtana w Lesznie doszło do potrącenia 10-latki. Dziewczynka szła z siostrą poboczem wzdłuż ulicy. W pewnym momencie, nie rozejrzawszy się, uczennice weszły na jezdnię i jedna z nich uderzyła w bok przejeżdżającego samochodu. 34-letnia mieszkanka Leszna kierująca Oplem Corsą nie była w stanie w żaden sposób zareagować. Dziewczynka z urazem nogi została przewieziona do szpitala. Sprawą zajmą się policjanci z zespołu do spraw nieletnich leszczyńskiej komendy.